Dobra. Ale mocarz! Proszę wejść! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie taką oto Toyotę Camry. Na start hitbox samochodu. Styl hitboxu jest do minusowy. Generalnie z przodu za dużo nie wystaje, z tyłu wystaje nie za mało, aczkolwiek no przynajmniej nie jest, rzuca się to aż tak bardzo w oczy. I standardowo zagramy sobie 3 mecze rankingowe, 1-1. Pierwszy rywal znaleziony, Heken Szuce. Czy jakoś tak, mam nadzieję, że to nie znaczy nic złego, ale okej. I tracimy pierwszą bramkę. Tak w ogóle ciekawe jest to malowanie na Toyotę. Takie MMS-owe. Nie wiem, czy MMS jest sponsorem Toyoty w NASCARze, czy jak to działa. Jeszcze a propos NASCARu, to chciałbym się zapytać, czy może ktoś z was wie, czy gdziekolwiek w Polsce są transmitowane wyścigi NASCARowe, czy trzeba to gdzieś ogarniać w internecie? Bo w sumie jest to całkiem ciekawe. No i sobie też, czytając komentarze, zdałem sprawę, że na przykład Zigzag McQueen to był NASCARowiec. Najsłynniejszy. Także może kiedyś się pojawi Zigzag McQueen w Rockecie i te takie inne. Nie pamiętam, jak się nazywały pozostałe auta, ale wiadomo, o co chodzi. Niebieski i zielony. Okej, strzelamy drugą bramkę. On już tutaj nie ma co poradzić. Co do tego auta, to pomimo tego, że tutaj podobnie tak jak w Camaro dosyć sporo wystaje z tyłu, to nie wiem, czy to kwestia kształtu, czy jak, ale nie odczuwam tego tak bardzo w tym samochodzie. W tym samochodzie jest on, ten tyłek taki bardziej przyjemny, na pewno nie aż tak nie przeszkadza. Dobra, nie musimy tego bronić. On chyba będzie leciał... fejkuje. Dobra, to my też go fejkujmy. Albo zaatakujmy nawet na raz. O kurde, nie tak to miało wyglądać. Zdążymy to przebić, kopnijmy go, dokładnie. I strzelamy bramkę na 3-1, nawet nie będę tego dotykał. O kurde, dobra, to się odbije beznadziejnie, także na raz nie strzelimy, aczkolwiek na 2 razy. Liczyłem nawet, że samobuja zasadzi, ale nie pykło. Dobra, zbierzmy mu przyspieszenie. I mocny fliczek nad nim, aczkolwiek... O, dobra, to zrobiłem mega słabo, aczkolwiek on spanikował i wykończy i tak. Spróbujmy zrobić... Dobra, nie zrobię pincha, bo standardowo każdy się tego spodziewa i raszuje mnie. Ale może zdążymy zaraz zrobić jakąś kontrę, nie wiem. Dobra, kopnijmy sobie do prawej na miniban z dribble. I za mocne podbicie, oj, zdecydowanie za mocne i tracimy po tym bramkę. Ale to było tragiczne, trochę spanikowałem, muszę się przyznać. Dobra, polećmy na pincha. Tak po prostu, żeby oddalić zagrożenie i zebrać sobie przyspieszenie na chillku. On coś czuje, że tego nie strzeli, dokładnie. I możemy nie trafić w bramkę, co ja robię? No nie. Dobra, sobie podskoczę w ten sposób, on spanikował. I znowu nie wykorzystam, ale masakra, nie idzie mi. To znaczy, auto czuje mi się bardzo dobrze, myślę, że to auto jest bardzo dobre na razie. Przyjemnie mi się nim gra, ale popełniam takie głupie błędy. Dobrze, że teraz przynajmniej już wykorzystałem setę. Dobra, on podbił piłkę za bardzo. My spróbujemy go tutaj postraszyć, ewentualnie zniszczyć. Dobra, cofamy się na pełnej. Nie zrespi boosta na czas niestety. Albo dobra, jednak zrespi. Warto było trochę zwolnić i przejechać. Dobra, udało się. To było dosyć głupie. Tak jakoś wyprzedziliśmy go na prostej, ale 5-3, nie narzekam. Dobra, wznowienie w zasadzie. No, powiedzmy, że wygrane, bo wyszło pozytywnie. I czyżby taka bramka miała paść? Coś czuję, że poleci tilt z jego strony. Dokładnie, poddał się przez to, że tutaj takie fartowne 50 poszło. I wygrywamy pierwsze spotkanie. O, mecz na Polaka. Proszę państwa, gramy na Mateja. Dla tych, co nie wiedzą, to jest to zawodnik z Polski. I tracimy pierwszą bramkę już na start. No ale dobra, z racji, że jest taki przeciwnik, to myślę, że będzie trzeba się trochę skupić wyjątkowo. Ale dobrze, że gramy akurat tym autem, bo jest w miarę fajne. Przynajmniej mi się naprawdę dobrze nim gra. Okej, czyżby miały padać same bramki po wznowieniach? Mam nadzieję, że nie. Dobra, obroniliśmy. Mocne uderzenie, takie, żebyśmy mogli sobie jeszcze zebrać przyspieszenie na chillku. Uderzamy pod poprzeczkę i z tego może być gol zaraz. Dobra, podbijamy sobie piłkę nad nim. I fajnie to wyszło. W ogóle to z tego, co czytałem po komentarzach, pisaliście, że DLC NASCARowe ma powracać w trakcie...
no generalnie w późniejszych okresach gry. Po prostu jak będą jakieś wydarzenia w Naskarze, także jest to na pewno fajna informacja. Ja tam chyba w teście pakietu naskorowego powiedziałem, że chyba nie można poczekać, bo później nie będzie dostępne. I tutaj jest taka informacja zwrotna od was. Nie wiem, czy to jest na 100% prawda, ale po prostu takie info dostałem. Dobra, challenge'ujemy od razu. A zbiorę sobie boosta, bo czemu nie? Kopnięcie mocne w ten sposób i 4-1 dla nas. Niszczymy oponenta. Okej, udało się wybić. Nie wiem, czy też tak macie, ale zawsze jak gram na Polaka, to jakoś mam dodatkowe skupienie, żeby nie dać ciała. Proszę, nie wejdź piłko. Ale fart! Ale niesamowity fart. Dobra, Matej musi być wnerwiony pomału. Jak widzimy tutaj, Toyotka nas ratuje i wybijamy piłkę, zbierzemy zaraz boosta. Jesteśmy w dogodnej sytuacji. Dobra, kradniemy piłkę, cofamy się na maksa. On nas będzie chciał zniszczyć, ale oczywiście mu się nie damy. Piłkę wybijamy, próbujemy go zniszczyć, straszymy go. Nie mamy za bardzo przyspieszenia, ale to nic. Dobra, cofnę się trochę. On będzie chciał kopnąć mocno. I kopnął za wysoko, dokładnie. Teraz znowu kopnął niecelnie. Wybijamy piłkę, myślę, że będzie można ją zaraz tutaj jeszcze poatakować. Dobra, Matej się wywalił lekko. O kurde, chciałem zrobić fake, ale lekko dotknąłem piłkę i chyba przez to tracimy bramkę. Wydaje mi się, że moglibyśmy go sfejkować, ale tym lekkim dotknięciem piłki, no, trafiłem w niego. Kurde, porobił nas. Nie spodziewałem się, że uda mu się podbić piłkę na wysokość wyższą niż mojego auta. Mogłem podskoczyć oczywiście, ale no kwestia taka, że się nie spodziewałem i chciałem być na nogach, tak jakby. W sensie na nogach, no na ziemi. Na nogach to raczej nie będę. O kurde, ale agresywny challenge i tracimy bramkę, ale to moja też znowu głupota, że widząc, że on już wylatuje, nie uderzyłem po prostu piłki gdziekolwiek, żeby go ominąć. Moja słabość tutaj obnażona. Nie będę leciał wyjątkowo na aeriala. On nie trafił w boosta, także cienka sytuacja. I obronił piłkę, nie wierzę. Ładnie zagrał. Okej. Fliczek chyba nie w okienko, dokładnie nie w okienko. Udało nam się to jakoś wybić, ja pierdzielę. Dobra, to było z jednej strony zepsute, a z drugiej strony to naprawiłem. Także nie wyszło źle. Okej, udało się go zniszczyć. On bije sobie piłkę od tej ścianki, żeby być jakoś na środku. I nie wiem, tutaj straszymy się wzajemnie. Okej, on nam odpuścił. Mocny flick, za mocny zdecydowanie. Ale jesteśmy przy życiu, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Okej, wyskoczył. Można go ominąć. Fliczek w ten sposób. Kurde, znowu ładnie to zagrał. Mógł to nawet teraz chyba wykończyć, chociaż nie miał przyspieszenia, ale to takie wybicie od słupka było naprawdę mega dobre, jeżeli to oczywiście planował. Bo może się też tak zdarzyć, że to było przypadkiem, ale mam za mocne fliki aż tym autem. To czasami też nie jest za dobre, żeby mieć takie mocne fliki. Dobra, zbierzmy mu boosta. Zbierzmy wszystkie boosty w zasadzie na mapie. On nam nie kradnie tej piłki. Dobra, mamy przyspieszenie, mamy piłę. Teraz tego nie zważywić. Wiedziałem, że będzie nas challenge'owo. Nie wiem dlaczego. I tak nic nie zrobiłem z tą piłką. Ostatnio, nie wiem, nie słucham swojego instynktu, co nie jest dobre. Ale teraz na szczęście posłuchałem i zchallenge'owałem. Wydaje mi się, że zdążymy to strzelić dokładnie. 5 do 4, 14 sekund do końca. Dobra, mam nadzieję, że Matej nie pamięta moich wznowień. A tak połowicznie, bo niby uderzył, więc chyba trochę pamięta. O! Dobra. Reflex time wygrywa. Udało nam się to obronić. I teraz jeszcze nie straćmy po tym. Dobra, wybiję piłkę jak lamus. Uff, nie złapał. Dobra, napiszmy dobra gra. Zawsze fajnie spotkać Polaka w rokecie. No i było ciekawie. Dobra, tak teraz sprawdziłem i to jednak nie był Polak. To inny Matej. Nie było tematu.
No i okej, ostatni przeciwnik na 3. Zobaczymy, czy uda nam się zainkasować 3 wygrane. Wiesz co, prawdę mówiąc, cieszę się, że nie sprawdziłem wcześniej, czy to jest Polak, czy nie, bo miałem przynajmniej dodatkową motywację, a teraz zamiast wybić piłkę, pojechałem sobie po przyspieszenie i tracimy bramkę. Ale wracając, to nie wiem, mam wrażenie, że jakbym nie sprawdził, czy to jest Polak, to bym mógł nie wygrać tamtego spotkania, bo bym nie miał takiej motywacji, takiego skupienia. Dlatego czasem dobrze sobie wmówić coś takiego. Postarajmy się nie stracić z tego bramki bezpośrednio. Okej, zdążyliśmy się cofnąć. On nam zabrał boosta, co nie jest dobre. Ale przynajmniej jakimś cudem nie tracimy bramki. O, nie trafiłem znowu w przyspieszenie i tracimy przez to bramkę, że nie trafiłem w boosta. Także wylewy na zakończenie odcinka to jest to, co musiało nastąpić. Dobra. Zdecydowanie wykończmy zaraz tego gościa. Demojemy. Przyjęcie piłki do bramki. I strzelamy na 2-1. Dobra. Myślę, że to trzeba wywalić jak najszybciej, żeby uniemożliwić mu szybkie strzelenie gola. A teraz on się wywalił, nawet mi trzeba było wywalić. A nie, ja się wywaliłem jeszcze bardziej. I on jeszcze bardziej. Co to jest za wylew party? I jeszcze kolejny raz. Co to było za akcja silverowa? Najgorsze jest to, że jak on wygra to spotkanie, to chyba wbije Grand Championa trójkę, o ile teraz nie ma. Nawet napisał shit na czacie. To było bardzo słabe, co się stało. A w ogóle muszę wyłączyć czat ogólny, tylko dać team only, bo może się coś źle wydarzyć zaraz. Plus bardzo mnie to rozprasza. Dobra, znowu zmieniam temat i zacząłem się rozpraszać. Okej. Trochę za mocno sobie kopnąłem tę piłkę, bo chciałem początkowo polecieć na pincha. On po to skacze. Co nie jest chyba dobrym pomysłem, ale jak widzimy, chase'uje dalej. I chyba będzie cały czas chase'ował w tym meczu, także musimy to wykorzystać. Mocny fliczek, nawet bardzo mocny bym powiedział. Spróbujmy to wykończyć. Dobra, 3-3, tym razem się nie pomyliłem. O-o. Dobra, szybka kontra, proszę. Zostawił nam tutaj przyspieszenie, kopnął tę piłkę tak, no, cienko. Ale na tyle dobrze, że nas skontruje, ja pierdzielę, ale się dałem zbejtować. Dobra, jolo, to dla was, widzowie. Jeszcze takie wykończenie, tak jest! 4-4, to jest freestyler Edek. O kurde. Dobra, powrót na pełnej. Udało się, okej, dobrze, dobrze, że to prejumpowałem, bo inaczej by była bramka. No tutaj go straszymy, że podlecimy od góry. On ładny pinch i to dobił. Prawdę mówiąc, myślałem, że już nie będzie miał szans i się nie skupiłem na interwencji, tylko ewentualnie na kontrze, ale trudno. Dobra, od razu na pełnej. Co ja się będę z nim bawił? Kopiemy sobie mniej więcej światło bramki i nie zdążę kopnąć jeszcze raz, szkoda. Dobra. Ale mocarz, proszę wejdź. Niesamowity pinch, ej, to jest może mój najlepszy pinch w karierze. Ja pierdzielę, ale to było mocarne. Nie no, nawet on nie pomija replaya. Jakie to było kozackie. O kurde, naprawdę. Taka bramka na odcinku. Teraz to już musicie zostawić lajkacza i suba jak nie macie. Aż mu podam piłkę, żeby się nie czuł zdruzgotany. Ale to był naprawdę chyba jeden z moich najlepszych pinchów w życiu. Generalnie był to zajebisty pinch. Aż nie wiem, czy potem... Nie no, kurde, było to niesamowite. Ciekawe, ile to leciało przed uderzeniem w poprzeczkę. Fliczek? O tak! 6-5, uwielbiam to auto, naprawdę. Ja nim chyba zacznę grać normalnie, przynajmniej czasami. Dobra, teraz jestem akurat nahypowany tą bramką, ale naprawdę mega dobrze mi się pyka. On flikuje, już przestraszony. Ja go prawie zdemowałem, szkoda, że go nie zdemowaliśmy ostatecznie. Zagrajmy sobie od ścianki. Dobra, teraz już nie będę pinchował. Teraz kolejne zagranie z naszego manewru. Czyli mały air dribble. Dobra, weźmy sobie piłkę do defensywy. Nie ma co ryzykować, nie ma co się podpalać. Tutaj fejkuje. Mądry rocket, pamiętajmy, że to jest podstawa, żeby też czasem zagrać inteligentnie w tej grze. Okej, on będzie rushował. Dobra, nie zrushował, ale czułem, że będzie chciał, więc podbiłem piłkę. Dobra, obrońmy to. Zrushuję od razu.
wywalę piłkę w ten oto sposób i prawdopodobnie zaraz będziemy mogli się cieszyć kolejnym zwycięstwem. On się przestraszył i wybijamy piłkę do ziemi. 3-3 wygrane. Piękny klip. Naprawdę, co mogło pójść lepiej? Dywizja czwarta wbita, jeden mecz od Grand Championa trójki. Naprawdę jestem pod wrażeniem. No i dobra, pora przejść do podsumowania. Generalnie naprawdę bardzo fajnie mi się gra tym autem. Jak było zapowiedziane, że będzie jakaś Toyota, to prawdę mówiąc się zupełnie na nią nie hypowałem. Myślałem, że to będzie zdecydowanie najmniej ciekawe auto z całej trójki, ale jednak w samej grze nie dość, że wygląda bardzo ciekawie, nie dość, że w sumie kojarzę ten samochód, jak kiedyś faktycznie widziałem klipy z NASCARu, to się gra bardzo przyjemnie, no i piękna brameczka siadła, nie ma co tutaj ukrywać. Jest to naprawdę przyjemne auto do pogrania i myślę, że na tym można skończyć moją szybką recenzję. Ja już nie będę przedłużał, życzę wam miłego dnia, elo elo.